Cześć, witajcie, witam was w kolejnym odcinku, a raczej we vlogu. Dzisiaj, no co dzisiaj, sami widzicie, akcja drzewo, 30 przyczepka, zobaczcie, już ułożone, 2 metry na pewno. 2 metry na pewno, ale jeszcze tak myślę, nie wiem, z pół metra do góry jeszcze trochę ułożyć i no tak do tej tyczki, o tu widzicie, nie? Tak jeszcze akurat pół metra do tamtych drzwi. A w ogóle patrz, jak to fajnie wygląda. Drzwi wsadziłem i elegancko, nic się nie przechyla. No, także biorę chyba kamerę na głowę. Coś podziałamy, nie? Dobra. Nagrywa się. Trochę wożę i trochę tak wożę traktorem, trochę taczkami, bo też od tamtej strony taczkami wożę. Od tamtej, tylko że tutaj po prostu już wysoko mam. I no i po prostu by potrzebne były dwie osoby, żeby układać. Dwie osoby, drabina, nie, a tak tutaj sobie staję na przyczepce, biorę z przyczepki i kładę, nie. Także tu jest wygodnie, dwa rzędy układam, a tam jeden rząd staków, nie, i jest super. Myślę, że nie wiem, może jutro to skończę układać wszystko. No ale zobaczymy. Tutaj trochę rąbanego, trochę takiego okrągłego. Wiecie. W miarę prosto, ładnie, żeby to wyglądało, bo to no, jakby było równo z siatką, to dobra, nie trzeba byłoby się aż tak starać, no ale tutaj jest ponad siatkę, no to wiecie, tu jakiś wiatrak, jest coś przyjdzie, no to już szkoda, żeby to się zawaliło, nie? Także układam już tak, wiecie, porządnie. Tu trochę tak, taka dziura się zrobiła, ale to będzie. Dobrze, że w tą stronę dziura, niż lepiej w tą stronę, nie? Dziura, tak mi się wydaje. Dobra, moi drodzy, już mamy wszystko poukładane, jak widać, szczepka pusta. Tutaj zobaczcie, jak wysoko. Jak widzicie, musiałem sobie drabinę przenieść, bo już mi burta nie wystarczało, żeby na nią stawać i tam, wiecie, układać. Więc, no nie wiem, ile jeszcze kursów. Myślałem, że jeden zrobię, ale jeszcze za dwa chyba trzeba będzie zrobić na pewno. Dwa, jak nie trzy. Bo jeszcze tu trzeba trochę ułożyć, nie? Nie no, dwa, trzy nie, ale dwa na pewno. Trzy nie, ale dwa na pewno. Dobra. Także przestawiam drabinę i jedziemy. Dobra, już znajdujemy się po drugiej stronie. Tak to z tej strony wygląda. Tu jest ten trzeci rząd, którym mówiłem, że taczkami sobie układam. Już naładowałem, przywiozłem. Także układamy. I zaraz chyba myślę, że dziś jeszcze raz 30 tam objedziemy, z tamtej strony będziemy układać. Myślę, że zdążymy, bo to dopiero która godzina? Zaraz sprawdzę. W pół do 17, także na spokojnie jeszcze raz zdążymy. No i myślę, że bo jutro dzisiaj jest piątek, który jest sobota, myślę, że w sobotę to skończę wszystko układać. W
sensie o te trzy rzędy, nie? Skończy układać, myślę, ale jeszcze trzeba będzie, o tu chyba, tu gdzie stoję teraz. Jak widzicie, tu jest taką postowniku. Tutaj te dwie nie są potrzebne, te otwory, to jednak będziemy ładować. I tutaj się zestawi deskami, tu się jeszcze to całe ułoży i będzie dobrze. Tylko że tutaj będzie problem, bo tu jest dach, wiecie, tutaj trzeba być trochę niżej, tak tutaj równo o z tym. I gdzieś jakoś, żeby ta woda szła o tam, pod tą czereśnię najlepiej. Tak by było najlepiej chyba, no. Także jeszcze zobaczymy, jak to drzewo będzie układane. Ale tu na pewno to nie koniec, jeszcze trzeba będzie układać, jakiś nowy rząd zacząć. O tu na pewno, tu, o tu na pewno, nie? O tu na pewno, tu jeszcze jeden rząd, tu do tej czereśni. Tak, nie wiem, no gdzieś do tej wysokości pewnie, bo tutaj to trzeba byłoby gałąź ucinać, takie tam. Także no myślę, że do tej wysokości gdzieś, do metry, nie wiem, 50, będzie dobrze. Dobra, my już kończymy te taczki, jedziemy ładować kolejną porcję. No i tu powiem wam, że też będzie problem, no bo tu też niedługo trzeba będzie drabinę. I tam w ogóle ciężko będzie układać, bo tam ta gałąź, nie wiem, czy to tam, kurde, trzeba najlepiej uciąć tą gałąź, bo to nie będzie, no. I zresztą jak te, to dwa lata drzewo ma tutaj leżeć, no to nie wiadomo, czy nie, ta gałąź nie rozwali tego drzewa, no bo przecież wiadomo, że drzewo rośnie, nie? Weźmie, podniesie do góry. Do góry podniesie i rozwali, no. Będzie problem. Tylko to najlepiej mi się wydaje, że trzeba będzie to uciąć. Dobra, tak poza tym to zobaczcie, jaki fajny patent wymyśliliśmy, bo tutaj widzicie, jak widzicie, no mamy takie te, żeby nam to nie leciało na siatkę, mamy takie te żerdzie położone i taki metalowy profil, nie? No i tak, ta, i jak nie gięło siatki, to zaczęło giąć słupek, nie? No i wzięliśmy pasami do czereśni i na razie tak niech będzie, a później zobaczymy, co wymyślimy. No i dobra, moi drodzy, trzy taczki nawiezione tutaj z tej strony. Teraz jadę 30 tam znowu z tamtej strony i na dzisiaj koniec roboty będzie. Myślałem, że to dziś skończę, a jednak nie, bo tutaj tą gałąź trzeba uciąć, bo to nie będzie i wiecie. No trzeba ją na pewno, bo myśleliśmy, że może no jednak się jakoś ominie, jakoś się ją podwinie, wygnie, a to jednak nie, no trzeba ją uciąć, bo to nic z tego nie będzie, także idziemy i jedziemy do 30, bo chyba coś się jakieś chmury tam zbierają, chociaż nie zbierają się, myślałem, że się jakieś chmury zbierają, bo się chłodniej trochę zrobiło. Dobra, idziemy, koniec gadania, do roboty, nie? Dobra, moi drodzy, tak wygląda efekt końcowy. Jest ułożone, no dużo, nie ma co mówić, jest dużo ułożone.
3 metry nie będzie, w sensie wysokości, ale myślę, że 2,5 będzie na pewno. Tu jeszcze trzeba będzie jutro podokładać, nie? Tu na środku. I nie wiem, tu może jeszcze na górę trochę dołożę, ale nie wiem. Na pewno trzeba będzie tą czereśnię uciąć, kawałek gałęzi, bo tam będzie przeszkadzać, nie? Także na pewno trzeba będzie uciąć. Myśleliśmy, że nie będzie trzeba, jednak będzie trzeba, bo będzie przeszkadzać. No i nic więcej nie nagrywałem w sumie, bo nic ciekawego nie było. Jakby się coś ciekawego działo, to bym nagrywał. Zajechałem do garażu dzisiaj trzy razy. Tutaj przyczepką byłem, chyba z, nie wiem, 6-7 razy taczkami. No także trochę nawoziłem tego drzewa. No i cóż, z tego miejsca się chyba będę z wami żegnał. Dzięki za oglądanie. Zostawcie łapeczkę w górę, oczywiście subskrypcję, jak wam się podobało. Komentarz napiszcie, no i piszcie oczywiście, czy byście chcieli więcej takich vlogów. No i cóż, dzięki za oglądanie, do zobaczenia, na razie, cześć.